I pozwólcie Państwo, że z tego obszernego tekstu wprowadzenia do książki przedstawię Państwu trzy problemy. Po pierwsze, świadkowie i zdarzenia. Chciałbym jednak wrócić do tego, co dzisiaj opowiadał nam Tomek i rozszerzyć to trochę. To są fakty, które być może są Państwu znane, ale jednak, ponieważ zajmujemy się w większości komemoracją, upamiętnianiem, różnym formom tego upamiętniania, wydaje mi się, że powrót do pewnej trochę suchej być może faktografii jest ciągle potrzebny, tak żebyśmy z historii drugiego stopnia, tej historii, która opowiada o pamiętaniu, nie zamknęli się w niej i wracali do historii pierwszego stopnia. W drugiej części chciałbym Państwu trochę przypomnieć najnowszą literaturę na ten temat, która jest wielojęzyczna, a dominująca obecnie, paradoksalnie być może, w języku niemieckim i wśród średniej generacji badaczy niemieckich. I po trzecie, co jest dla mnie najważniejsze, chciałem się odnieść do pytania o pamięć. Cały mój tekst zatytułowałem Wiedza i pamięć, dlaczego nie pamiętamy o akcji Reinhardt, i to będzie finalnym tematem. A więc świadkowie i zdarzenia. Zarówno w Polsce, jak i w Niemczech dokonywano ważnych ustaleń odnośnie do różnych form eksterminacji w trakcie akcji Reinhardt. Między innymi do transportu deportowanych pociągami do obozów zagłady. Często z postojem w tak zwanych gettach tranzytowych, jak Izbica. Na ten temat ukazała się ostatnio właśnie nowa książka Stefana Henschena, Das Transitghetto Izbica. Jedno z tych publikacji badaczy średniej generacji, która zajmuje się tym. Książka ukazała się w 2018, więc prawdopodobnie nie jest jeszcze znana. W jednym pociągu przywożono nawet do 5000 ściśniętych w wagonach bydlęcych i nie tylko, bo bydlęce miały, jak Państwo wiedzą, tę przewagę nad towarowymi, że miały wentylację. Na rozkaz komendantów obozowych, takich jak Christian Wirth czy Franz Stangl, zapędzano ich w ciągu kilku godzin do komór gazowych, które działały prosto i przerażająco skutecznie z wykorzystaniem spalin silnika. Prawdziwym wyzwaniem dla zabójców było wszakże usuwanie ciał. Podczas gdy komory gazowe zabijały 2000 osób w ciągu nieco ponad 20 minut, zakopywanie ich ciał w masowych grobach zajmowało dużo czasu. Doły z gnijącymi zwłokami wydzielały odór, stanowiąc jednocześnie niepodważalny dowód zbrodni. Dlatego pod koniec 1942 roku zaczęto wykopywać ciała i palić je w wielkich stosach, po czym popiół znowu wysypywano do ogromnych dołów. W trzech obozach, Bełżcu, Sobiborze i Treblince, zostało zamordowanych, i to jest, wiecie Państwo, też coś, co jest niewyobrażalne. My dzisiaj naprawdę nie wiemy, jakie są dokładne liczby tej zbrodni, i się mówi od 1,5 miliona do 1,8 miliona Żydów. Jest to największa zbrodnia w historii ludzkości, w taki sposób systematyczny też zorganizowana. Z 5 dystryktów Generalnego Gubernatorstwa. Część z nich zmarła już podczas transportu. Ludzie Globocnika deportowali do Treblinki 100 tysięcy Żydów z dystryktu białostockiego i około 1000 z regionu Cisenau, Ciechanów. Przypomnę, ważna książka Michała Grünberga na ten temat. Też zupełnie rzeczywistość tej rejencji ciechanowskiej włączonej do Prus Wschodnich jest prawie w Polsce nieznana. Trafiło tam ponad 6 tysięcy Żydów z Grecji i 7100 z Jugosławii. W Treblince, Sobiborze Niemcy zamordowali 25 tysięcy Żydów pochodzących z Rzeszy i Austrii. W Sobiborze zginęło również 10 tysięcy Słowaków, 33 tysięcy Holendrów, 4 tysiące Żydów francuskich, a także
8700 przywiezionych z Białorusi oraz 4000 z Litwy. Mówię o tych danych, no bo zawsze ta masa jest przerażająca, jeżeli to są, to jest podział na kraje, z których pochodzili, ale pokazuje też skalę tego, to byli nasi sąsiedzi w większości pochodzący z Generalnego Gubernatorstwa, ale nie tylko. Akcja Reinhardt dowodzi sprawnej współpracy pozbawionych skrupułów i działających z przekonania sprawców z całkiem normalnymi mężczyznami pracującymi w administracji cywilnej, o czym dzisiaj na spacerze, który ja nazywam czytaniem krajobrazu Lublina, dużo się dowiedzieliśmy. Współpracował też Reichsbahn, policja, która nadzorowała transporty z gett. Precyzyjna organizacja pozwalała na to, że w każdym z obozów było zaledwie około 20 oprawców pochodzących z tak zwanych Wielkich Niemiec, czyli z Austrii i Niemiec. Mogli oni wysługiwać się byłymi jeńcami wojennymi z Armii Czerwonej, z którymi najbardziej zasłynął John czy Iwan Demianiuk w Sobiborze. Trawnicy, nazywani tak od obozu szkoleniowego w Trawnikach lub oficjalnie wachmani SS i policji w dystrykcie lubelskim, byli przedłużonym ramieniem obozowych SS-manów. Angelika Benz, to jest też nowa publikacja, bada ich motywację i pracę, ale podkreśla również, że ich los zależał całkowicie od Niemców, którzy nadawali im pozycję pomiędzy SS-manami a Żydami, poddając ich brutalnej dyscyplinie kompanii wartowniczej. Angelika Benz napisała w 2011 roku książkę Der Henkersknecht, Der Prozess gegen Iwan Demianiuk in München. Użycie tych ludzi przeciwko Żydom jest przykładem podziału zadań według ściśle wyznaczonych kryteriów. Holokaust był możliwy, ponieważ prawie nikt nie protestował też. Krzyki ofiar przebrzmiewały bez echa, mimo że wydarzenia były z pewnością obserwowane. Istnieje dużo relacji żydowskich, polskich, ale też niemieckich opozycjonistów. Ponadto są reprezentatywne zeznania zwykłych żołnierzy oraz przejeżdżających mężczyzn i kobiet, którzy świadczyli o publicznej w końcu tajemnicy. Szczegóły pozostały dla nich ukryte, ale często z zadziwiającą precyzją oceniali oni wymiar ludobójstwa. Zachowały się relacje nielicznych ocalałych z tej zbrodni. Opisują rozpacz i siłę przetrwania oraz szukają słów dla tego, co niewyobrażalne i co sprawia, że słowa więzną w gardle. Jeśli w Auschwitz przeprowadzano selekcję na osoby rzekomo zdolne do pracy i skazane na śmierć, a także wybierano kandydatów do bestialskich pseudonaukowych eksperymentów umożliwiających SS prowadzenie szeroko zakrojonej działalności gospodarczej, akcja Reinhardt wymagała zaledwie niewielkiej liczby skazanych na eksterminację niewolników do przetwarzania, mówię to w cudzysłowie, przewożonych pociągami Żydów. W oczach sprawców było bezzasadne, aby ofiary mogły jeszcze z czegoś skorzystać. Nawet zrabowane mienie było jedynie produktem ubocznym, który miał pomóc pokryć wydatki. Budowa obozów kosztowała przecież pieniądze, a pociągi Reichsbahn nie jeździły za darmo. Możliwości wzbogacenia się pojawiały się również na płaszczyźnie osobistej. Mamy takie opracowania też na ten temat. Myślę o Berncie Perecu i Tomaszu Zandkülerze, ale dotyczące w większości Auschwitz. Kryteria selekcji obozów w Bełżcu, Sobiborze i Treblince były bardzo proste. Oprócz kilku specjalistów, pomocników kuchennych czy lekarzy niezbędnych do funkcjonowania obozu, ludzie Globocnika potrzebowali wyłącznie silnych mężczyzn do kopania grobów i przenoszenia ciał. Ci ostatni przebywali w tak zwanej strefie śmierci, obóz numer 2, bez jakiejkolwiek dostępu do innych obiektów kompleksu. Tam z kolei byli Żydzi, którzy musieli świadczyć pewnego rodzaju usługi.
oprócz wspomnianych już lekarzy odpowiedzialnych również za Niemców i trawników oraz kucharzy sprawcy potrzebowali ludzi do sortowania oraz pakowania zrabowanego mienia. W tym celu, gdy nowy pociąg stawał na rampie, szukali czasem cieśli, krawców, kuśnierzy lub złotników. Na ogół niektórzy spośród 2000 zgromadzonych zgłaszali się dobrowolnie, po czym SS-mani dokonywali kolejnej selekcji, aczkolwiek trzeba było mieć dużo szczęścia, aby zostać wybranym, zwłaszcza, że czasem nikogo z transportu nie oszczędzono. Więźniowie w Bełżcu, Sobiborze i Treblince byli ciągle konfrontowani ze śmiercią, tak członków rodziny i przyjaciół, jak i nieznanych osób. Sami też ciągle będąc zagrożeni utratą życia. Nie wolno im było wszakże przerwać pracy, bo inaczej Niemcy i trawnicy bili ich bezlitośnie lub od razu sięgali po pistolet. Muszę Państwu powiedzieć, że nie mieliśmy żadnego problemu, pisząc ten tekst, w używaniu określenia Niemcy, narodowi socjaliści czy SS-mani. To jest ważne w innym kontekście, ale podkreślam to. Szczęśliwych wybrańców przydzielano do głupich i przygnębiających zadań. Wielu z nich opisywało to po wojnie tak ekspresywnie, że każde ich słowo wyraża boleść. Pisali o tym, jak patrzyli na unicestwienie setek tysięcy ludzi. Niemcy mogli bezkarnie robić z Żydami, co tylko chcieli. Nie było żadnych ograniczeń. Zapisane wspomnienia ocalałych mają znaczenie szczególne, ponieważ nie zachowały się prawie żadne materiały źródłowe z terenów poobozowych. Kluczowe znaczenie, pomijane często do tej pory, odgrywają również rysunki, szkice i plany obozów. Na ten temat powstała też bardzo ciekawa i ważna praca Aniki Wienert, Das Lager Vorstellen. Die Architektur der Nationalsozialistischen Vernichtungslager z 2015 roku. Dostarczają one bowiem ważnych informacji o codziennym życiu Żydów. Anika Wienert analizuje w swoim eseju parę map sporządzonych po upływie pewnego czasu i wskazuje, że ich bardzo odmienna forma wiele mówi o postrzeganiu obozów i sposobie zachowania ich w pamięci przez autorów szkiców. Wienert uważa, że rysunki i szkice powinny być bardziej niż dotychczas wykorzystywane w przyszłych badaniach naukowych, ponieważ dużo wyrażają wyraźniej niż teksty mogą pokazać złożone relacje przestrzeni i ją zrekonstruować. Więźniowie obozu byli tak przytłoczeni poczuciem całkowitej beznadziejności, że jeszcze przez wiele lat po zakończeniu wojny opisywali je w swoich wspomnieniach. Wspomnienia te świadczą o absolutnej woli przetrwania. Niemcom nie udało się przecież zamordować autorów pamiętników. Mimo brutalnej skuteczności akcji Reinhardt raz po raz zdarzały się ucieczki i stawiano opór, o czym często się zapomina. Sprawcy zawsze musieli liczyć się z tym, że zostaną przez Żydów zaatakowani. Wprowadzona w Bełżcu procedura otwierania wagonów z deportowanymi, raczej przez tych otwierania przez tych osadzonych w obozie niż przez członków załogi, świadczy o tym, że ataki na rampie wcale nie należały do rzadkości. Wiele kłamliwych manewrów, zaczynając od muzyki orkiestrowej, to znają Państwo wszyscy, świadczy także o lęku członków załóg obozów. Warto zwrócić uwagę na pomysłowość swojego rodzaju, którą wykazywały wcale nie tak bierne ofiary, aby za pomocą najprostszych środków zaatakować świetnie uzbrojonych SS-manów i ich gorliwych pomocników. Doskonale zdawali sobie sprawę z tego, że opór w tych okolicznościach był prawie zawsze równoznaczny z karą śmierci, a także nakładał na współwięźniów karę zbiorową. Mimo tego dochodziło do buntów. 11 września 1942 roku na placu apelowym w Treblince Meyer Berliner nożem zaatakował SS-mana Maxa Bialę. Ci, którzy nie stawiali oporu, próbowali uciec. Udało się to tylko nielicznym. Poza tym ucieczka nie oznaczała jeszcze przetrwania. I chociaż rebelia, powstanie wydawała się beznadziejnym, skazanym na porażkę aktem rozpaczy, miała istotny przekaz. Żydzi nie dawali się prowadzić na rzeź jak owce, co często się w literaturze powtarza. W każdym razie wrażenie
wywoływał opór zarówno u sprawców, jak i u ich ofiar. Z tego względu na przykład Żydzi w Treblince, a później także w Sobiborze, połączyli siły i podjęli walkę. 2 sierpnia 1943 roku wybuchło w Treblince dość spontaniczne, jeszcze niezbyt dobrze zorganizowane powstanie. Zbrojny bunt, który doszedł do skutku 14 października w Sobiborze, został już zaplanowany i przeprowadzony z wojskową precyzją. Pod koniec 1943 roku Leonowi Feldhendlerowi udało się pozyskać na wojskowego przywódcę zorganizowanego przez siebie ruchu oporu Aleksandra Pieczerskiego. Porucznik Armii Czerwonej przyjechał w transporcie z okupowanych terenów Związku Radzieckiego i miał duże doświadczenie bojowe. Po długich przygotowaniach więźniowie podjęli walkę 14 października 1943 roku. Nie wszystko poszło z tym zgodnie z planem. Było wiele ofiar, ale powstańcy byli w stanie zabić 12 SS-manów i 10 trawników. To używam tego określenia cały czas w cudzysłowie. Oraz umożliwić masową ucieczkę. Pomimo spektakularnej ucieczki łącznie ponad 600 więźniów z Treblinki i Sobiboru, tylko nieco ponad 60 udało się przeżyć do końca wojny. Równolegle z masowym mordem lubelski oddział SS pod dowództwem Odilo Globocnika realizował szeroko zakrojony program pracy przymusowej. Program ten objął wielu Żydów, wyzyskując ich i skazując na eksterminację poprzez pracę. Z jednej strony służył on wykorzystaniu wszystkich zrabowanych im przedmiotów, a z drugiej produkcji na potrzeby niemieckiego przemysłu obronnego, tak zwanych rzeczy niezbędnych na wojnie. Od szczotek bądź mundurów przez amunicję aż do części lotniczych. Niemal wszyscy Żydzi osadzeni w obozach pracy przymusowej zostali zamordowani przez Niemców w dniach 3-4 listopada, o czym mówiliśmy na początku naszego spotkania w ramach akcji Erntefest, stanowiącej zakończenie akcji Reinhardt. Niektórzy jednak ocaleli. Dawid Silberklang w eseju o obozie w Kraśniku przedstawia, jak różne mogły być warunki i traktowanie więźniów jeszcze w 1944 roku. Te wspomnienia Silberklanga też się ukazały. Wiedza. Co o tym wszystkim wiemy? To wiemy, co Państwu też przeczytałem, bo wiemy z tego. Wiedza, mam na myśli, jak pracujemy teraz z tymi źródłami. Co my, historycy, archeologowie, historycy literatury, antropologowie, mogą z tą wiedzą robić? Po pierwsze, nie będę szczegółowo omawiał poszczególnych prac, ale pokazałbym 3 okresy, które pokazują rozwój badań bądź niebadań tej problematyki. Pierwszy okres nazywam okresem żywej pamięci. To określenie weszło do literatury, co swoją drogą mnie cieszy. Przed laty określiłem tym okresem lata 1945-49. Nawet jak chciano zapomnieć, to siła doświadczenia bezpośredniego nie była w stanie wyprzeć tego w tym pierwszym okresie z pamięci. Żydowska Komisja Historyczna w Polsce była tutaj bardzo zaangażowana w zbieraniu źródeł. Pisali głównie ci, co ocaleli, zwłaszcza dla ocalałych. Poza tym wielu wolontariuszy z komisji intensywnie zajęło się zbieraniem materiałów, szczególnie zeznań świadków i relacji o prześladowanych, a wyniki ich pracy są imponujące. Młoda badaczka niemiecka, Katrin Stoll, twierdzi, że opublikowane wówczas raporty trzeba traktować bardziej poważnie niż dotychczas to robione, jako specjalny rodzaj również źródeł, a nie tylko opracowań. Należy je czytać nie tylko jako informację o Holokauście, ale jako świadectwa sposobu przetwarzania doznanych prześladowań. Rozpatrywane z tej perspektywy umożliwiają one nowe podejście do historii Żydów podczas okupacji niemieckiej. Zbrodnie w obozach zagłady stały się też podstawą powojennych śledztw, a następnie publikacji Głównej Komisji Badania Zbrodni Hitlerowskich w Polsce.
Ja przypomnę, że w tym czasie ukazywały się prace Zdzisława Łukaszkiewicza Obóz traceń w Treblince w 1946 już roku i kilka jeszcze innych prac zaraz w latach opublikowanych w latach 40. Powstały wówczas zbiory, stanowią rdzenie Archiwum Żydowskiego Instytutu Historycznego, przy czym Instytut powstał bezpośrednio z Żydowskiej Komisji wspomnianej już historycznej i istnieje do dnia dzisiejszego. I na ten temat w tym tomie bardzo szczegółowo piszą Katarzyna Persson i Andrzej Żbikowski, skupiając uwagę na rozległych działaniach badawczych i dokumentacyjnych w zakresie akcji Reinhardt. Jeszcze parę lat temu istniało tylko w języku niemieckim. Aha, no i teraz jest okres, który Robert Kowalek nazywa okresem półwiecznej czy 50-letniej niepamięci i niebadania tych problemów. To znaczy od początku lat 50. praktycznie poza nielicznymi szkicami, które się ukazywały, mamy strefę milczenia. Wrócę do tego przy problemie pamiętania i zapominania tego. W literaturze niemieckiej w zasadzie do pracy Itzhaka Arada, to jest po angielsku wydanej, problematyka w ogóle nie istniała. W 1987 roku ta praca została opublikowana. Tematyka akcji Reinhardt i poszczególnych obozów nie miała dostępu do czytelnika niemieckiego. To dzieło Aradza zostało opublikowane w języku angielskim. Niemiecki czytelnik dysponował jedynie w 2004 roku wydaną w ramach projektu Niemieckiego Instytutu Historycznego w Warszawie pracą Bogdana Musiała na temat akcji Reinhardt. I to była pierwsza praca, później przetłumaczona na język polski. Zmieniło się to wszystko gdzieś właśnie na początku XXI wieku. To też jest trudne do pojęcia. Szczególnie i znowu, co jest prawdopodobnie zaskakujące dla wielu z nas, ta intensywność badań była dużo większa wśród średniej generacji historyków niemieckich. Jochen Beller, Lenstedt to są ludzie, którzy mają 40 plus, a zaczęli swoje badania jako tam 30-kilkulatkowie. I w zasadzie ten dorobek badań nad akcją Reinhardt tej średniej generacji historyczek i historyków niemieckich jest zdecydowanie większy niż to ma miejsce w Polsce. Należy przede wszystkim zwrócić uwagę na rozprawę Sary Berger, która skupiła się na sprawcach akcji Reinhardt, wykorzystując w swoich badaniach postępowanie przygotowawcze do procesów karnych przeprowadzonych przez organy śledcze Republiki Federalnej, o czym wspominał wczoraj Dariusz Libionka. To też jest fenomen trudno przyswajalny i zrozumiały dla nas, dlaczego tak późno się odbywały te rozprawy i dlaczego tak traktowano bez wyroków często zbrodniarzy. Korzystając z metody analizy sieci, Berger analizuje życiorysy i działania 121 mężczyzn skupionych wokół dowodzącego SS i policją, już wspomnianego wielokrotnie Globocnika, którzy sprawowali nadzór w Bełżcu, Sobiborze i Treblince. Badaczka nie korzysta przy tym ani z literatury wschodnioeuropejskiej, ani z polskich materiałów źródłowych i całkowicie pomija perspektywę ofiar. I zamiarem natomiast było przede wszystkim przedstawienie syntezy tego, jak niemiecki wymiar sprawiedliwości do tego podchodził. Z tego powodu ogólny zarys akcji Reinhardt, który opiera się na relacjach ocalałych, istnieje w języku niemieckim. Pojawił się w niemieckim języku dopiero tak późno, a w formie syntetycznej dopiero w roku 2017. Myślę o książce mojego współautora Stefana Lenstedta Der Kern des Holocaust, Bełżec, Sobibór, Treblinka und die Aktion Reinhardt, wydaną właśnie w 2017 roku.
W polskiej literaturze prawie paralelnie mamy wybitne dokonania wspomnianego już Roberta Kowalka, Dariusza Libionki, no w sferze upamiętniania i pamięci Tomasza Kranza. Przejdę teraz do tematu, który wszystkich nas chyba najbardziej interesuje, czyli dlaczego nie pamiętamy. Bardzo chciałem, żeby pojawiła się tutaj mapa dystryktu lubelskiego z 1939 roku. Ale zacznę najpierw od tego okresu pamiętania, czyli pamięci żywej zaraz po 1945 roku. Upamiętnianie ofiar zbrodni od razu prawie koncentruje się na Auschwitz. Na Auschwitz zwanym wówczas Oświęcimiem. Oświęcimiem i opracowuje się głównie nie losy Żydów, tylko losy polskiej inteligencji, księży, którzy zostali, byli więźniami Oświęcimia, 70 tysięcy. Ten pierwszy okres jest bardzo ważny w tej polskiej tradycji pamiętania. Wspomniałem dzisiaj w czasie naszego czytania krajobrazu Lublina o wystawie Das Gleis z 2010 roku, która była zrobiona w Norymberdze. Tam jest taka bardzo specyficzna epilog tej wystawy. Kończy się właśnie tymi tytułowymi torami i makietami siedmiu chyba obozów koncentracyjnych, obozów zagłady. Pierwszy to jest Auschwitz 1942-1945. W trakcie seminarium polskich i niemieckich kierowników jednostek muzeów martyrologicznych doszło do wielkiego sporu polsko-niemieckiego, dlaczego 42-45. Ja nie chcę wchodzić teraz w ten spór, natomiast Auschwitz, nie Auschwitz-Birkenau, Auschwitz funkcjonuje jako światowe miejsce pamięci, którego datowanie w Niemczech jest automatycznie rozumiane wyłącznie z zagładą. Ten spór był bardzo ciekawym przykładem, jak równolegle i jak inaczej funkcjonuje pamięć polska i niemiecka. I w tym pierwszym okresie, czy po 49 w zasadzie mówienie i badanie zbrodni na Żydach w Polsce przestało być potrzebne. To zapomnienie 50, tak przypuszczam, to nie służyło legitymizacji władzy. Wystarczyła legitymizacja władzy poprzez Auschwitz. Auschwitz obejmowało wszystko, a przede wszystkim również polskie ofiary. Zresztą jak Państwo pamiętają, a byli Państwo zapewne również przed 89 rokiem, nawet w latach 90. w niektórych obozach, w Sobiborze, pamiętam na przykład, wisiała tablica zamordowani przez faszystowskich najeźdźców. Kto ofiary? Jakie nie było? Ten rodzaj napisów od Ponar przez Babi Jar to była praktyka, którą wszędzie stosowano. Ofiary nie były nazwane. Trzeba pamiętać drugi problem, który wydaje mi się jest niezwykle ważny, mówiąc o zapomnieniu, to są świadkowie. Auschwitz przeżyło wielu świadków. Tu raczej badacze są zgodni, że akcja Reinhardt przeżyło około 150 ludzi. 150. Z których większość wyjechała po wojnie do Stanów Zjednoczonych, Izraela, Australii. Nie został nikt. Ostatnio się dowiedziałem o historii jedynego, który przeżył, mieszkańca Szczebrzeszyna, który został pochowany, jedyny, zmarł w 1973 roku i został pochowany na cmentarzu komunalnym i miejscowi mieszkańcy pamiętają o nim, stawiając na tym, jak to jest w duchu naszego upamiętniania zmarłym, świeczki, krzyże i taki rodzaj no,
katolickiego upamiętniania tych miejsc. I trzeci problem, wreszcie do tego potrzebna była mapa zapomnienia. Nawiązuje do tego, o czym mówiłem wczoraj, mianowicie o tym, że czasami rozprawiając o historii, tej najtragiczniejszej historii Żydów w Polsce, albo nieświadomie, albo nie ze złej woli, ponownie getolizujemy tę opowieść, nie wplatając jej w kontekst historii wzajemnych oddziaływań. Ona jest wyjątkowa, ale każde zamknięcie jej ponowne tylko w opowieści o Żydach powoduje kolejną izolację. Tak mi się wydaje. I z tym pokażę Państwu, znaczy nie pokażę, bo nie ma mapy, ale jeżeli Państwo sobie teraz wyobrażą mapę dystryktu lubelskiego i nałożą taką siatkę, taką matrycę na taki nierównoboczny czworokąt. Lublin, Zamość, Bełżec, Sobibór. Taki wyjdzie mniej więcej nierównoboczny czworokąt. I spróbujemy sobie na tej matrycy odtworzyć wydarzenia z lat 1939-1945. Pierwszym wydarzeniem traumatycznym, i wymienię tylko symbolicznie jedno miasto, to jest spalenie, zbombardowanie, zniszczenie Biłgoraja. Biłgoraj był najbardziej zniszczonym miastem w Polsce w kampanii wrześniowej 1939 roku, proporcjonalnie do swojej wielkości. Praktycznie Biłgoraj jako miasto nie istnieje, był drewniany, więc też się łatwo palił. Nie ma miasta, zresztą to, co widać, to widać dzisiaj po zabudowie tego miasta. Po drugie, mamy bardzo szybko organizujący się ruch oporu. W skali Polski to jest najintensywniejsza działalność partyzantki przeróżnego rodzaju. Od AK po Gwardię Ludową AL. W tej przestrzeni dzieją się największe do Lasów Janowskich, największe działania partyzanckie w skali całego kraju. Po trzecie, mniej więcej równolegle do akcji Reinhardt 42-43, a w zasadzie bardziej w roku 43, następuje akcja Zamość. Akcja Zamość i realizacja Generalnego Planu Wschód, Generalplan Ost. Generalplan Ost, przypomnę tylko, zakładał wysiedlenie 30 milionów Słowian na dalekie terytoria Związku Sowieckiego. Z tego Generalnego Planu Ost zrealizowano tylko wysiedlania z Zamojszczyzny. Objęły one 100 tysięcy osób, z tego 30 tysięcy dzieci. To jest coś, co jest nie również trudno wyobrażalne, szczególnie losy dzieci, po których w wielu wypadkach ślad ginie po wojnie, bo to były dzieci wybrane do aryzacji. Blondyni z niebieskimi oczami. Takie są filmy nawet dokumentalne, które pokazują wybór tych dzieci i selekcje, które się nadają do tego wywozu. I w tym samym przestrzeni dochodzi, gdzie dokonuje się tych AK. No i później jeszcze jedna rzecz, która w tym czasie następuje, to jest zagłada wsi w ramach tak zwanego odwetu, bo czasami był to jedynie pretekst. Zniszczeniu ulega 100 wsi. W podręcznikach europejskich Oradour sur Glane czy Lidice są takimi hasłami, które znają praktycznie, no przynajmniej uczniowie we Francji i w Niemczech. W
Polsce prawdopodobnie też. To są symbole Lidice i Oradour zniszczenia totalnego miasteczek czy wsi. Na tym terenie tylko tych wsi było 100, niektórzy mówią 110. Nie wszystkie zostały totalnie zniszczone, ale historia wsi Sochy jest jednym z takich przykładów, gdzie przeżyły dwie osoby. A wieś została zupełnie zniszczona, nie tylko w działaniach oddziałów specjalnych, Einsatzgruppen i SS, ale również w przypadku nalotów. I dwie osoby przeżyją tę masakrę. I teraz nakładamy na te wydarzenia, które działy się bądź wcześniej, bądź równolegle, największą zbrodnię w historii ludzkości, akcja Reinhardt. Kończy się okres masakry, jest rok 45. Nie ma żadnych świadków, nie ma żadnych, którzy przeżyli akcję Reinhardt, nikogo. Ci, co przeżyli akcję Zamość, ci, co przeżyli zagładę wsi, zamojskich, lubelskich, są. Są ich potomkowie. Jeżeli się bada pamięć, to sami Państwo wiedzą, że oprócz zdarzeń, oprócz jakiejś symboliki, najważniejszymi nosicielami tej pamięci jesteśmy my, ludzie. To, co nas boli, przez naszych najbliższych jest upamiętniane. Upamiętniane w pamięci komunikacyjnej trzech pokoleń opowiada się to. Opowiada się. Opowiada się to jako czyny bohaterskie, jako własną ofiarę. O zbrodni akcji Reinhardt nie ma kto opowiedzieć. Mówię o obiektywnych uwarunkowaniach pamiętania. Nie pamięta o tym państwo, bo przestaje mu to być potrzebne. Nie ma pamięci, używając metaforyki Lewi-Strossa odnośnie do społeczeństw, nie ma pamięci gorącej, jest pamięć zimna. Jeżeli co, to jest pamięć wyuczona, to nawet nie trafia do podręczników. Czy ludzie w Lublinie, Zamościu i okolicy, oczywiście, że wiedzą, w regionalnych programach nauczania o tym się mówi. Ale pokażcie mi Państwo podręczniki, te normalne, ogólnopolskie, dostępne, z którym się uczyliśmy, ile my, sobie przypomnijcie zresztą, bo każdy przez to przechodził, ile my się o tym dowiadywaliśmy. To było poza horyzontem oczekiwań przepracowania wojny. Po 90 roku, a szczególnie po 2004 roku, mam wrażenie, że to jeszcze bardziej jest spychane, ponieważ jakby mówiąc metaforycznie, nie wnikając w szczegóły, pamięć heroiczna i ta wiktymizacja pamięci odnosi się, mówię metaforycznie, głównie do Powstania Warszawskiego i o działalności Armii Krajowej. Reszta, wyostrzam i mówię to prowokacyjnie, jest niepotrzebna. Jest niepotrzebna w naszym przerabianiu II wojny światowej. Nakłada się więc dwa zjawiska, które powodują obiektywnie, że te sprawy, tak jak tu już ktoś przytaczał, te makabryczne w sumie liczby, nie funkcjonują. Przypomnę o Sobiborze, pamiętam, w roku 2004 na podstawie badań reprezentatywnych robionych przez Tadeusza Kwiatkowskiego 0,9 Polaków, o Bełżcu pamięta 1,7, o Treblince ponad 11%. O akcji Reinhardt prawdopodobnie byłoby to śladowe w ogóle, bo to funkcjonuje poza jako całość. W Niemczech, nie mówiąc już o innych krajach europejskich, to w ogóle nie funkcjonuje w podręcznikach. Kiedyś robiliśmy takie badania, nie ma tego. Istnieje poza. Mój wniosek jest pesymistyczny w tym. Nie pamiętamy,
bo nie ma, bo nikomu jest to niepotrzebne, bo nie ma naturalnych nośników tej pamięci, czyli ludzi. Pytanie jest, jeżeli nie ma tych dwóch zasadniczych filarów pamięci, to znaczy twórców pamięci kulturowej państwa i naturalnych świadków, kto może pamiętać? Oczywiście przykład Bramy Grodzkiej i takich działań, jakie tu są czynione, jest jednym z przykładów, że można wnosić do pamięci kulturowej. To zostaje. Te kamienie, ta symboliczna latarnia, którą widzieliśmy, no i te działania, które szerzej są tu robione, tak, ale ile, na ile te działania są znane w Polsce, na ile one są znane gdzie indziej. Jaki proces trzeba przejść, żeby te wydarzenia, pytam państwa i siebie, bo pytam siebie już wielokrotnie, bo sam nie umiem znaleźć na to odpowiedzi, żeby one mogły trafić do ogólnopolskiej pamięci. I chyba tym pytaniem, Pawle, zakończę. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję.